Siemano, z tej strony jest kolejny odcinek z Roblox Lumber Tycoon 2. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić żółte, fajne drzewo. Tak więc pierwsze, co potrzebujemy, jest to siekiera, oczywiście, którą... No bez siekiery nie da się drzewa żadnego znaleźć. Znaczy, no, znaleźć można, ale nie da się zdobyć. Więc tak, bierzemy sobie naszą siekierkę, bierzemy sobie jakiekolwiek auto, chociaż ja to zazwyczaj robię tym, bo to jest największe. I wchodzimy sobie tutaj, no podjeżdżamy koło tego mostu. Bierzemy nasze autko, ustawiamy się tyłem do wody w taki oto sposób i powoli zjeżdżamy do wody. Jak już jesteśmy w wodzie, można tyłem sobie podjechać po tym. No łatwiej się tyłem wjeżdża do wody, więc można też tyłem do końca podjechać. Podjeżdżamy na tą wysepkę i czekamy teraz, aż nasze zdrowie się zregeneruje. No więc no, jak ktoś nie wie w ogóle, jak to jest drzewo, to dowiecie się w tym filmie, ale tak. Żeby dojechać tutaj, wystarczy zjechać tutaj z tego miejsca na tą wysepkę, z tej wysepki pojechać sobie tutaj tym tunelem, tutaj, o, tam jest kolejna wyspa, z tamtej wyspy sobie płyniecie przez dziurę taką, tam jest kolejna wyspa i już mamy nasze żółte drzewa. Tak więc w tym momencie robię tak trochę cięcie i widzimy się, jak już będę na wyspie, znaczy jak już będę miał HP odnowione i będę mógł pójść na kolejną wyspę. Jak już mamy nasze zdrowie zregenerowane, można sobie płynąć do kolejnej wysepki. Płyniemy sobie tutaj, skręcamy w lewo i wypływamy na tej wyspie. Teraz nasza muzyczka oczywiście się zmienia, słychać. I teraz płyniemy sobie, o, tam jest taka wysepka, tutaj tym tunelem jakby się płynie, tutaj jest kolejna wysepka. Można też tędy, ale nie mam pojęcia, jak niby to zrobić, w sensie to jest taki tunel. Z tej górą, u górą można sobie przejść chyba, chociaż wątpię, że tutaj jakoś sensownie dało się to zrobić. Tak więc teraz czekamy, aż nowy, znowu nasze HP się zregeneruje. Widzimy się za chwilkę. Dobra, w momencie, w którym będziemy mieli HP odnowione, możemy sobie przepłynąć spokojnie na kolejną wysepkę. Za dużo tutaj nie widać, ale żeby odnaleźć się tutaj, to nie jest ciężko, po prostu sobie pływamy. I tutaj jest nasze żółte drzewo, tak piękne moim zdaniem to wygląda, więc... Więc możecie sobie popatrzeć, jak to pięknie wygląda, ale to potem będzie można sobie przerobić na takie żółte, ładne klocki. Tak więc widzimy się znowu, gdy będę miał HP na fulla. Dobra, no więc właściwie do tej wysepki, żeby ją przepłynąć, nie trzeba mieć za dużo HP. Właściwie mogłem to zrobić prawie od razu. No i jesteśmy na naszym biomie z żółtym drzewem. Niestety, kurde, nie widać wcale, gdzie się tnie to, więc... No, ale najważniejsze jest to, że to wcale nie jest takie ciężkie do przycięcia, bo z takiego many axa idzie na strzała. O, jest tak potne ładnie. Dobra, i będę pakować to na auto tak, żeby to w miarę dobrze się upchało. Chociaż nie wiem, czy na tym filmie uda mi się w ogóle jakikolwiek kawałek zabrać ze sobą. O tak, no ja nie trafiłem idealnie, ale dobra. Najważniejsze jest to, żeby to w miarę sporo tego nabrać. No, żebym to źle uciął. Ciężko będzie trafić. No dobra, to utnę po prostu tutaj. Jak widać, no, to się tak bardzo mocno świeci, że aż nie widać, gdzie się tnie. W ogóle ten środek jest chyba czarny. Nie wiem, czy czarny, wszystko jest czarne tutaj, oprócz tego drzewa. Dobra, spróbujemy to... No, a nie da się tego tak ładnie ściąć. Nawet siekiera jest cała czarna. No, lekko tam widać kolorki. Dobra. Trafię? Nie trafiłem. Bo chciałem tak trafić, żeby się rozdzieliły tam te dwie gałęzie kolejne. Więc no, niestety mi się nie udało. Tutaj mi się powinno udać. No, udało się, ale akurat tutaj nawet nie mało co się rozdzielić. Okej. No nie, nie trafiłem, żeby to rozdzielić. Dobra. Wiecie co? Chyba mi wystarczy tyle tego drewna. I tak najprawdopodobniej nic z tego nie wyjmę na, no jakby na powierzchnię, bo jest to bardzo trudne do zrobienia. Ale tak. Podjeżdżamy sobie tutaj na tą wysepkę i wracamy dokładnie w taki sam sposób, jak wam pokazałem. Tak więc no, czekamy, aż mi się HP zregeneruje. Tutaj wcale nie mam tak dużo, nie straciłem tak dużo, ale akurat na to przejście trzeba mieć dość dużo. Więc w sumie to nie trzeba czekać, to się zaraz zregeneruje wszystko. Ale największy problem jest z tym, żeby to wyciągnąć na sam koniec, bo osobiście udało mi się to tylko raz zrobić i to było tak dawno temu, to było dosłownie jak dodali to drewno do gry. No, ale tak, mamy już full zdrowia.
I sobie lecimy. O, tak sobie płyniemy. I wypływamy sobie tutaj. No, jak widać, to jest jakby to samo, co się robi na początku. W jedną stronę. Tylko tutaj w drugą. Oj, kawałek mi wyleciał. On jest taki krzywy, że go nawet nie potrzebuje. Więc płyniemy sobie dalej. Jak widać, mam bardzo mało HP. W ogóle to jest trochę dziwnie zrobione, bo ten licznik kasy jest w tym samym miejscu, gdzie jest pasek zdrowia. No, a tak będzie mi się pocięcie, jak już będę miał full HP. Dobra, mam już pełne zdrowie, więc mogę sobie płynąć. Płyniemy sobie tutaj na sam koniec, na tą wysepkę. I teraz są dwa sposoby na to, żeby to wyjąć, a właściwie to... Nie no, w sumie dwa. Możemy sobie stąd popłynąć bezpośrednio tutaj, ale najprawdopodobniej to nam się nie uda, bo stracimy całe drewno, bo tam ciężko jest to wyjąć. Ale można również wziąć sobie taki klocek i wejść po tej ścianie na tym klocku. Jak ktoś nie wie, jak się to robi, to zaraz wam pokażę. Zaraz wam wytłumaczę dokładnie, jak to się robi. Ale można to zrobić właśnie tak o. Po prostu każdy klocek po kolei musimy wsiąść do góry. Ja to zrobię w taki sposób, bo o wiele łatwiejsze, w sensie może nie łatwiejsze, ale na pewno wszystko zdobędziemy. Może nie wszystko, ale próbowałem, na początku myślałem o tym, żeby zrobić to w taki sposób, że po prostu podjadę. Ale na pewno nic bym nie wziął stąd, więc wolę sobie tędy wejść. Tak więc, jak zrobić coś takiego, żeby wejść do góry? Bierzemy sobie jakiś klocek, może to być nawet siekiera, ale najlepiej to się z drewnem robi albo z jakimś innym klockiem. Podchodzimy do ściany przodem lub tyłem, to w sensie nie ma znaczenia akurat, ale wolę do przodu, bo mogę jeszcze wytrzymać, chociaż to nie jest wymagane. I teraz tak, trzymamy ten klocek i lekko do góry go podnosimy. Tylko pamiętajcie, że nie można na tym stać. Trzeba zacząć to łapać, jeśli to jest w ogóle za wami. Więc łapiemy sobie, podnosimy do góry. Oczywiście nie z każdym klockiem to zadziała. Niektóre są za duże na przykład, albo za małe. Na przykład ten chyba jest troszkę za duży. Zobaczymy, co się stanie, jak utnę tą końcówkę. Ej, nie potrzebuję. Dobra. O, jak widać, idealnie wchodzę. Największy problem jest pod koniec, jeśli już jesteśmy na samej górze, bo czasami lubi nam spaść ten kawałek. Więc tak, robimy sobie to do końca. Tak więc, no, myślę, że zrobię taktyczne cięcie i widzimy się, jak już większość tych klocków przeniosę do góry. Dobra, z racji, że w sumie teraz tylko film nagrywam, jakoś za bardzo tego drewna nie potrzebuję, to to se tak profilaktycznie wyrzucę do wody. O, wydechałem, dobra. Więc to będzie ostatni klocek, który sobie wezmę. Kilka mi powpadało do wody przy okazji, jak spadałem. Tak więc no, nie będę brać tego dużo, bo zwyczajnie po prostu nagrywam film i nie potrzebuję tego drewna. Tak więc no, bierzemy sobie to, co tutaj jest u góry. Pięknie poszło. I teraz najcięższy moment jest to donieść tam, bo dużo noszenia z tym jest. Tak więc no, widzimy się, jak już wszystko przeniosę w to jedno miejsce, bo w tym będzie dość dużo roboty. W ogóle nie powiedziałem wam, gdzie to trzeba donieść, tak więc no, jesteśmy w tym miejscu, gdzie jest ta wysepka. Bierzemy sobie nasze drewno i musimy je donieść tam, o tam, gdzie teraz pokazuję, do tej ściany. Tak więc ja sobie ostatni klocek biorę. Jestem już dosłownie na miejscu, gdzie się zrzuca. Rzucam sobie to tutaj. I teraz każdy kawałek po kolei jeszcze zanoszę do tego miejsca. O, tutaj. To jest takie niziutkie, więc po tym można normalnie sobie tak na, bez problemu w sumie wejść. I tak robimy z każdym klockiem, który mamy w tym miejscu. Dobra, teraz jak już jesteśmy u góry na tym jakby pustkowiu. Wypustkowiu? W ogóle, co ja powiedziałem? Wypustkowiu. Tak, jesteśmy sobie na tym klocku, można sobie to wszystko zrzucić. I teraz polecam osobiście, jak już wszystko zrzucimy, bierzcie sobie auto i autem podjeżdżacie, bo czasami macie, nie wiem, bazę tam dalej. To wszystko można na auto. Ja mam na szczęście bazę tutaj bliziutko, więc nie muszę. Ale i tak wezmę sobie auto, bo auto zawsze jest wygodne. Tak więc no, widzimy się, jak już to wszystko zrzucę z tego klifu. Dobra, lecę za tym klockiem. Jeden sobie tam stoi. Więc co robimy w tym momencie? W tym momencie bierzemy sobie auto i podjeżdżamy tutaj naszym autkiem. W ogóle ja ten most tutaj mam. Kurde, nie wiem, co z nim zrobić w sumie. Bo zawsze ten most mi przeszkadza w tym, że muszę autem dookoła jechać. A teraz będę musiał przywiązać wszystkie drewno. Dobra tam. Co mi to przeszkadza?
Dobra, tak więc ja zapakuję wszystkie klocki na moje autko i widzimy się, jak już tutaj będę miał zapakowane na aucie. Dobra, ostatni klocek na pakę i lecimy sobie. Więc ja sobie wcisnę tutaj do tej przerabiarki mojej ukochanej. Już wam pokażę, jak to wygląda po przerobieniu. Sam taki świecący klocek niestety nie jest już taki świecący i wchodzi taki płaski, żółty klocek. Tak więc ja sobie wszystkie tutaj przerobię. Tak więc są wszystkie kawałki drewna, które nam wyleciały. Ja sobie je tutaj odłożę do mojej miski z drewnem. Więc no, w tym filmie to było na tyle. Widzimy się w kolejnym już za jakiś czas. Cześć!